Hej, dzieciaczki, szukacie jakichś przekąsek, zanim Kari zamknie sklep? Masz tutaj ogromny wybór słodyczy. Czy coś nie tak, mały Jeremy? Nie mam to. O nie, zapomniałeś pieniędzy. Może ty masz pieniążki, mały Jerry? Mały Jerry, Kerry zaraz zamknie swoją cukiernię. Lepiej szybko wyjedź, bo zamknie cię w środku. O, mały Jeremy, alarm się właśnie włączył. Jest jakiś problem, Kerry? W ciastkarni włączył się alarm? Lepiej zawiadommy patrol policyjny. Chłopaki, mamy sytuację. Alarm w cukierni Kerry właśnie się włączył. Musicie to natychmiast sprawdzić. Możecie tam pojechać właśnie teraz i zobaczyć, co się stało? Doskonale! Tylko ostrożnie, patrolu. Drzwi do cukierni są otwarte i wygląda na to, że ktoś tam jest. Hector, poleć od tyłu, w razie gdyby chcieli uciec tylnym wyjściem. Kerry, a ty co tutaj robisz? To nie jest bezpieczne kręcić się tutaj, zanim patrol policyjny nie zbada twojej cukierni. Niczego nie brakuje, oprócz talerzyka ciasteczek? To bardzo dziwne. Cóż, na tej półce wszystko wygląda normalnie. Nie widać śladów włamania. Wszyscy wchodzili frontowymi drzwiami. Czy ktoś jeszcze ma klucze do twojej ciastkarni? Co to takiego, Frank? Okruszki po ciasteczkach? Dlaczego ktoś by miał zostawić tyle śladów? Co o tym sądzisz, Frank? Twierdzisz, że ktoś uciekł z cukierni? Kerry, zanim zamknęłaś cukiernię, kto był twoim ostatnim klientem? Mały Jeremy? Ale niczego nie kupił? Widziałaś, jak wychodził? Wiesz, co tam się stało w cukierni, mały Jeremy? Ma winy, ma baba, nie ma baba.
Aha! Mały Jerry, musisz z nami natychmiast pojechać. Chyba znaleźliśmy winowajcę. Mały Jerry zjadł parę ciasteczek i ukrył się w twojej cukierni. Ale jest mu bardzo przykro. Dziękujemy wam, patrolu. A to nagroda. Ciasteczka specjalnie dla was. Pamiętajcie, żeby podzielić się z Hektorem. I do zobaczenia. Witaj, Troy. Dlaczego się tak śpieszysz? Nie słyszysz nas, ponieważ słuchasz muzyki? Spróbujmy jeszcze raz. Troy! Tak, lepiej. Gdzie tak się spieszysz? Ach, wieziesz leki dla Amber do szpitala? Świetnie! Okej, w takim razie nie przeszkadzamy. O nie! Tory są zepsute! Jeżeli Troy na nie wjedzie, to się natychmiast wykolei! Musimy go natychmiast ostrzec! Troy, uważaj! O nie, on nas nie słyszy! Troy, zatrzymaj się! Uff, nareszcie! Tory są zepsute! Całe szczęście, że się zatrzymałeś w porę! Zobacz, tam jest Steve! Hej, Steve! Czy mógłbyś zawiadomić patrol policyjny? Musimy natychmiast dowiedzieć się, kto uszkodził te tory! Chłopaki, mamy wielki problem! Ktoś uszkodził tory poza naszym miastem samochodów! To jest bardzo niebezpieczne dla wszystkich pociągów. Masz rację, Matt. Musimy złapać pojazd, który jest za to odpowiedzialny. Bierzemy się za te zadanie i ruszamy w drogę. To bardzo dobry pomysł, Matt. Troy tu zostanie i będzie pilnował, żeby żadne inne pociągi nie przejechały tędy. Tak jest. Poszukajmy jakichś śladów, które mógł zostawić ten pojazd. Mamy tutaj pomarańczową farbę. Znalazłeś coś więcej, Matt? Co to? Ślady dużych opon? Sprawa robi się coraz dziwniejsza. Hektor, proszę wznieś się w powietrze i poszukaj jakiegoś pojazdu, który jest pomarańczowy i ma duże opony. Czy już coś widzisz, Hektor? Marley? Mówisz, że to zrobił Marley? Skoro tak mówisz, Hektor, zawiadommy Franka i poprośmy go, żeby pojechał na stadion. Tam złapiemy Marleya. Masz teraz okazję się wykazać, Frank. Włącz swoją syrenę i ruszaj prosto na stadion. Tam złapiemy naszego winowajcę. Gazu, Frank! Złapmy go! Świetnie, Frank. Tutaj na pewno go złapiesz. Zobacz, tam nadjeżdża. Zatrzymaj go! A więc, czy to ty zniszczyłeś te tory? Mówisz, że ćwiczyłeś do wielkiego wydarzenia na jutro i niechcący najechałeś na tory, niszcząc je?
W sumie to dobry pomysł. Marley jest bardzo silny, ty Frank też. Razem moglibyście naprawić te zepsute tory. Doskonale. Wracajmy zatem na te tory. Marley, pamiętaj na przyszłość, żeby ćwiczyć daleko od torów, żeby znowu ta przygoda się nam nie przydarzyła. Już dobrze. Okej, więc wracajmy do naszych torów i naprawmy je. Dziękujemy wam za pomoc, patrolu policyjny. A tobie, Troy, dziękujemy za pilnowanie toru. Wspaniała praca zespołowa. Do zobaczenia, przyjaciele. Hej, chłopaki. Hej. Mały Francisie, czy cieszysz się, że jedziesz dzisiaj ze swoim tatą do pracy? Doskonale. Teraz będziesz jednym z ekipy budowlańców. Czas wziąć się do roboty. Tylko bądź ostrożny, mały Francisie. Dobry pomysł. Mały Francis powinien bawić się z dala od tych skrzyń, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Mamy dzisiaj naprawdę dużo skrzyń do przeniesienia. A gdzie podział się mały Francis? Może powinniśmy poprosić patrol policyjny o pomoc? Chłopaki, mamy problem. Francis zabrał swojego synka dzisiaj do pracy, a ten gdzieś zniknął. Czy możecie pomóc? Wyśmienicie. Zatem w drogę. Patrol policyjny już tu jest. Bez obaw. Oni zaraz go znajdą. Gdzie zaczniemy poszukiwania? To kask małego Francisa. Kiedy ostatni raz widzieliście go tutaj? To interesujące. Na pustych skrzyniach są żółte naklejki, a białe na tych, które są wypełnione. O czym myślisz, Matt?
Myśli, że mały Francis wjechał do jednej z tych skrzyń i został zabrany? Mhm. Może Hektor mógłby wznieść się w niebiosa i zobaczyć to wszystko z góry? Hektor, czy coś tam widać? Mamy tu jedną skrzynię z żółtą naklejką! Francis, zdejmij tę skrzynię z góry. Zobaczymy, co jest w tej z żółtą naklejką. Czy mały Francis jest w środku? Całe szczęście! Mały Francisie, wszyscy się o ciebie martwili. Zagadka rozwiązana. Dziękujemy za pomoc, patrolu. Dzisiejszy dzień był dla ciebie bardzo przygodowy, mały Francisie. Weź sobie jutro wolne. Do zobaczenia. Patrol policyjny. Hej, chłopaki. Mamy dzisiaj wspaniały dzień, czyż nie? Wow, uważajcie! O nie, Ben! Czy wszystko w porządku? Dobry pomysł, Katie. Poprośmy patrol policyjny o pomoc. Hej, chłopaki! Aha. Ben miał właśnie wypadek. Możecie przyjechać? Świetnie! Zatem lecimy! Szybciutko, chłopaki! Frank, czy dałbyś radę wyciągnąć stamtąd Bena? Dobra robota. Wspaniale! Zawsze masz ze sobą zapasówkę! Czy tak lepiej, Ben? Wow, to było fenomenalne, Frank! Ciekawe, co sprawiło, że Ben stracił kontrolę? Aha! Tylko skąd pojawiły się te wszystkie kuleczki? Może ty wzniesiesz się w górę i sprawdzisz, dokąd prowadzą te kulki. Szybko, chłopaki! Zobaczmy, skąd one pochodzą. Hej, ciekawe, co maluchy tam wyprawiają. Kulki!
Nic się nie martwcie, dzieciaczki. Nie jesteście w kłopotach. Czy Matt może sprawdzić waszą torbę z kulkami? Zgadza się. Te kuleczki musiały wypaść przez tą dziurkę w worku. Nic się nie martwcie, dzieciaczki. Zaraz ją zaszyjemy. Dobra robota, ekipo. Do zobaczenia, przyjaciele. Do zobaczenia w następnym odcinku.